Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom i naszym widzom. Dziś jest wtorek, 15 marca, 20 dzień wojny. Nigdy nie myślałam, że przyjdzie mi wypowiadać te słowa i zaczynać spotkanie takimi słowami, ale niestety mamy kryzys humanitarny. Prawie 3 miliony ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, znalezienia schronienia poza granicami Ukrainy i ogromna większość z nich przybyła do Polski. Wiemy już, że jest to najszybszy kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej. Od tego czasu nigdy tak dużo osób w tak krótkim czasie nie musiało uciekać ze swojego kraju. Na Polsce i na Polakach, na nas wszystkich spoczywa teraz ogromny obowiązek. Pytanie, co dalej po trwającym już prawie 3 tygodnie zrywie. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać o tym, jak pomagać mądrze, szczególnie w czasie tak dużego kryzysu. Jak może pomagać każdy z nas, jak robią to organizacje pozarządowe, jaka jest w tym rola biznesu. A są z nami ekspertki w temacie. Marianna Wartecka, koordynatorka do spraw współpracy z biznesem w Fundacji Ocalenie. Cześć Marianna. Dzień dobry. Zofia Zochniak, właścicielka firmy Ubrania do Oddania i organizatorka jednej z największych zbiórek na rzecz Ukrainy. Cześć Zosiu. Zosiu, chyba powinnaś już mieć to na pieczątce albo na wizytówce. Organizatorka jednej z największych zbiórek. I Magda Pękacka, dyrektorka Forum Darczyńcy. Cześć Magda. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Joanna Gajda-Wróblewska, jestem prezeską Fundacji Vente Paribas i choć wolałabym rozmawiać o mądrym pomaganiu w bardziej przyjaznych okolicznościach, to wydaje się, że właśnie teraz mówienie o tym jest kluczowe. Zapraszam na rozmowę i zachęcam do zadawania pytań na czacie. Na końcu poświęcimy chwilę na odpowiedzi. Marianno, pracujesz w Fundacji Ocalenie już dobrych kilka lat. Jako Fundacja Vente Paribas znamy się z Wami, współpracujemy od 2016 roku. I wówczas skala potrzeb, choć duża w porównaniu z tym, co dzieje się teraz, była nieporównywalnie mniejsza. Jak oceniasz obecną sytuację z perspektywy Waszej organizacji i co tak duża grupa uchodźców oznacza dla naszego kraju? To było dużo pytań w jednym, ale postaram się jakoś po kolei na to odpowiedzieć. Rzeczywiście na pewno jest tak, że sytuacja, z którą mierzymy się w tej chwili, jest absolutnie bezprecedensowa. I to pomimo tego, że tak naprawdę zaczęliśmy właśnie trzeci rok działania w trybie kryzysowym, bo na naszej pracy i sytuacji naszych klientów i klientek bardzo mocno odbiła się pandemia i lockdowny. Wiele osób wtedy z dnia na dzień traciło pracę i też musieliśmy bardzo szybko dostosować do tego nasze działania. Od sierpnia zeszłego roku jesteśmy aktywni na granicy polsko-białoruskiej, gdzie w dalszym ciągu trwa kryzys humanitarny, gdzie w dalszym ciągu ludzie, uchodźcy i uchodźczynie przekraczają te granice i w dalszym ciągu są pushbackowani z powrotem na terytorium Białorusi. Żaden z tych kryzysów, z tych dwóch wcześniejszych kryzysów się nie skończył. Zaczął się trzeci o skali nieporównywalnej do wszystkiego, co było wcześniej, również tych dwóch wcześniejszych kryzysów. I z perspektywy naszej organizacji wygląda to tak, że robimy wszystko, co jesteśmy w stanie robić. Staramy się bardzo szybko rozwijać nasze działania, skalować je. Nie powiem, że w sposób adekwatny do tego, co się dzieje, bo to jest po prostu niemożliwe. Nikt poza państwem nie jest w stanie dostosować skali działań, żadna organizacja i żadne oddolne inicjatywy, ani biznes. Nikt poza państwem nie jest w stanie zbudować systemu i struktur, które będą w stanie odpowiedzieć na skalę tego kryzysu, z którym mamy do czynienia. Ale nie zmienia to faktu, że staramy się robić wszystko, co jest możliwe. Rozbudowujemy wszystkie nasze działania i rozwijamy nasze zespoły w trybie bardzo pilnym. Rekrutujemy w szczególności kolejne osoby z językiem ukraińskim i rosyjskim do wszystkich zespołów pomocowych, czyli i do pierwszej linii wsparcia i do pomocy specjalistycznej, psychologicznej i prawnej. Prowadzimy działania doraźne na granicy i w Warszawie, i w Łomży, i w Łodzi, w trzech miastach, w których mamy swoje siedziby. I bardzo mocno skupiamy się również na myśleniu o perspektywie długoterminowej, bo wiemy, że ten zryw społeczny w którymś momencie opadnie.
z racji tego, jaki ma charakter po prostu, nie z niczyjej złej woli, ale po prostu dlatego, że to nie może trwać bez końca. I kiedy opadnie, no to z tematem, z bardzo dużą liczbą uchodźców i uchodźczyń, a w zasadzie głównie uchodźczyń z dziećmi i problemami związanymi z tym, z czym się mierzą, z wyzwaniami związanymi z ich integracją. Organizacje takie jak nasza prawdopodobnie zostaną same, bo niespecjalnie w tym momencie liczymy na jakieś zorganizowane, systemowe działania ze strony państwa. Być może to się zmieni, ale w tej chwili wszystko wskazuje na to, że nie wygląda to na najlepiej. A powiedz, jak z tego co mówisz, no duży obowiązek rzeczywiście spoczywa na organizacjach pozarządowych. Czy łączycie się z innymi organizacjami? Co teraz jest wam najbardziej potrzebne? Czego będziecie potrzebowali w nadchodzących tygodniach, miesiącach i jak każdy z nas może wspomóc takie działania? Oczywiście jesteśmy stale się komunikujemy z innymi organizacjami, chociaż nasza sytuacja ocalenia jest na tyle specyficzna, że nasz zakres działań jest dosyć szeroki, więc my też, tak jak wspomniałam, mocno się skupiamy po prostu na rozwijaniu poszczególnych obszarów naszych działań. I to, co w tej chwili jest nam najbardziej potrzebne, to przestrzeń do tego, żeby myśleć o naszych działaniach właśnie w tej długoterminowej perspektywie. A tą przestrzeń zapewnia nam przede wszystkim stabilne finansowanie i przede wszystkim świadomość tego, że możemy liczyć na nasze darczynie, naszych darczyńców w perspektywie dłuższej niż właśnie taki jednorazowy zryw. Także bardzo, bardzo ważne jest dla nas budowanie takich trwałych relacji i z darczyniami, darczyńcami indywidualnymi i z partnerami biznesowymi, instytucjonalnymi, bo tak jak mówię, wiemy z doświadczenia dotychczasowego i też z oceny bieżącej sytuacji, że to jest sytuacja, która będzie trwała długo, że to jest temat, który nie ma prawa rozwiązać się sam i w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy jest to temat, z którym organizacje będą musiały radzić sobie same albo w dużej mierze same ze wsparciem osób, które im pomagają. Dzięki bardzo. Za to za chwilę myślę, jeszcze wrócimy do tego wątku roli organizacji pozarządowych, ale chciałabym teraz zapytać Zosię. Zosiu, jak wyglądały pierwsze dni waszego działania, bo to nie jest wasza typowa działalność. Jak to się stało, że z firmy Ubrania do Oddania, z którą też mieliśmy okazję robić akcję wśród naszych pracowników na jesieni, zmieniliście się w dobę, mniej czasu w jedną z największych zbiórek na rzecz Ukrainy i gdzie mam wrażenie chyba przyjechało z pół Warszawy. No to nawet nie pół Warszawy, tylko cała Warszawa i Łódź, i Grodzisk, i Poznań, i Bydgoszcz. I tak naprawdę nie jestem w stanie wymienić tych wszystkich miast. Natomiast jak to się stało? Stało się to w 6 godzin, w czwartek w nocy, kiedy to... No, wszyscy wiemy, co się stało i dotarła ta informacja. Ja w pierwszej kolejności, z uwagi na to, że Ubrania do Oddania to jest firma, która zajmuje się zbiórkami odzieży używanej i wprowadzaniem tych rzeczy do ponownego obiegu, to w pierwszym takim odruchu pomyślałam sobie, kurczę, no dobra, docierają tutaj osoby, które pewnie wychodzą z domu tak jak stały, więc na pewno będą potrzebowały ubrań. No i pierwsze, o czym pomyślałam, to o tym, żeby te ubrania po prostu im przekazywać. Natomiast nie byłam w stanie znaleźć żadnej zbiórki, która już by działała na terenie Warszawy, więc skontaktowałam się z Olą, kierowniczką naszego magazynu i mówię do niej, stara, sprawa jest taka, że musisz mi dać kawałek magazynu, bo trzeba zacząć zbierać rzeczy dla osób, które tutaj będą docierać. Nie spodziewałam się, jaka to będzie skala, nie budowałam do tego żadnych konkretnych założeń, natomiast myślę, że z uwagi na to, że pomaganie jest po prostu wpisane w DNA mojej firmy, no to był to taki naturalny pierwszy odruch, no bo to pomaganie jest mianownikiem wszystkich działań, które my podejmujemy. No i wrzuciłam post w social media,
Najpierw prosząc ludzi o to, żeby od właśnie piątku rano przywozili rzeczy z listy, którą wrzuciło Urząd Miasta w Łodzi, bo chciałam zasupportować ich zbiórkę i dostarczyć im produkty, które oni z kolei przekazywali do swojego partnerskiego miasta, czyli do Lwowa. Natomiast oni bardzo szybko powiedzieli, że już więcej nie trzeba, a z drugiej strony z granicy, z dworców, z Przemyśla zaczęły do mnie docierać głosy i prośby o to, że te rzeczy są potrzebne dalej. No i też udało się, nie wiem jakim cudem po prostu, nawiązać kontakt z Nataszą i z Maksymilianem, którzy są nadal po drugiej stronie granicy i wspólnymi siłami zorganizowaliśmy 50 transportów celowych w głąb Ukrainy, kiedy jeszcze chyba nigdy do końca nie zdawał sobie sprawy z tego, w jaki sposób ta pomoc będzie, w sensie jaka pomoc będzie tam potrzebna i w jaki sposób będziemy mogli ją tam dostarczać. Więc my siłą ludzkich serc, odwagi i pewnie dozy szaleństwa zaczęliśmy po prostu to robić. I to się udało. No ale to by się nie wydarzyło, gdyby nie ludzie, po prostu. Myślę też, że jeśli mamy szukać plusów social mediów w dzisiejszych czasach, to pewnie właśnie to, że jesteśmy w stanie też tak szybko się zorganizować, a tutaj też pewnie zadziałała też duża siła Twojej charyzmy i właśnie siła Twojej społeczności. No i właśnie, i niesamowite jest to, że jako Polacy tak szybko zareagowaliśmy się, zupełnie spontanicznie i w oddolnych inicjatywach, a jak nam idzie to mądre pomaganie. I Zosiu, z swojej perspektywy też, co to mądre pomaganie właściwie oznacza? Wiecie co, to ja wam powiem na podstawie tych naszych doświadczeń. Piątek był jakimś totalnym szaleństwem. My zakorkowaliśmy cały Mokotów. Przyjechała do nas policja zobaczyć, co się dzieje. Nie mieliśmy kompletnie pojęcia, jak to robić. Zebraliśmy 200 wolontariuszy też przez social media, którzy przyjechali nam, pomagali się z tym wszystkim uporać. Rzeczy były wszędzie, było wszystko, nie miało to żadnego ładu i składu. O 23 w piątek zamknęliśmy magazyn. Ja się popłakałam, bo widziałam, co się dzieje dookoła i mój telefon, który cały czas dzwonił. Natomiast mieliśmy uniesioną gardę i mówiliśmy sobie, okej, no jakby trzeba robić to dalej. Natomiast nie robiliśmy tego mądrze. To w ogóle bez dwóch zdań, nie robiliśmy tego mądrze. Mądrze zaczęliśmy to robić wtedy, kiedy zrobiliśmy sobie status, rozpisaliśmy wszystko na kartce, powiedzieliśmy ludziom, okej, my będziemy do was mówić, a wy będziecie reagować na nasze prośby. Więc robiliśmy w taki sposób dość spontanicznie, zatrzymywaliśmy wszystkie dostawy. Czyli ludzie stali przed szlabanem, stali z kartonami w rękach i nie wchodzili na teren bokserskiej, bo my musieliśmy się uporać na przykład ze spakowaniem tira, który był transportem wyjeżdżającym od nas. Później w bardzo taki żołnierski sposób reagowaliśmy na konkretnie zgłaszane potrzeby i tylko te rzeczy przyjmowaliśmy, więc mówiliśmy znowu do naszej społeczności, prosiliśmy o to, żeby nieść tę informację dalej w świat, że na przykład obecnie zbieramy tylko produkty higieniczne i suchy prowiant i nic więcej. I z całą resztą odsyłaliśmy wszystkich po prostu od drzwi, nie odbierając tych żadnych rzeczy. Więc dla mnie mądre pomaganie to jest chyba słyszenie i słuchanie, ja sobie tak to definiuję, bo trochę mam wrażenie, w sensie ja już to mówiłam wiele razy i uważam, że Polacy są wspaniałym społeczeństwem, naprawdę, jesteśmy po prostu najlepsi ever, jeżeli chodzi o to, że w sytuacji, w której w grę wchodzi drugi człowiek i pojawia się cierpienie i pojawia się potrzeba, to my ponad wszelkimi podziałami jesteśmy w stanie się zjednoczyć i wygenerować ogromny impact i pomóc. Natomiast zgadzam się z moją przedmówczynią co do tego, że to ma swój sufit i to się kiedyś skończy. I to już są te głosy, które do mnie docierają. Na przykład od rodzin, które przyjęły rodziny uchodźcze pod swój dach i trochę zaczynają się martwić, skąd mają wziąć na to dalej pieniądze. Albo na przykład jak będzie wyglądała kwestia pomocy w dostępie do edukacji dla tych dzieci. Gdzie szukać wsparcia psychologicznego dla kobiet, które są
no jakby goszczą w cudzych domach i widać, że potrzebują takiej pomocy. Więc nagle ten jakby pierwszy impact pomocy, który wygenerowaliśmy, czyli daliśmy ludziom to, czego potrzebują w postaci tych pierwszych produktów, daliśmy im schronienie, gdzie przez pierwsze 2-3 dni mogli złapać trochę oddech, odpocząć, zregenerować się, spróbować jakoś ułożyć myśli. Natomiast teraz jest ten kolejny etap, który według mnie jest najbardziej kluczowy. I bardzo dużo zależy niestety nie tylko od nas, czyli małych przedsiębiorców, czy dużych korporacji, czy organizacji pozarządowych, a właśnie od rządu. Bo my teraz musimy wiedzieć, co dalej tym ludziom mówić. I to według mnie jest teraz mądre pomaganie. Czyli tak naprawdę ta pomoc rzeczowa, którą w dalszym ciągu realizujemy i ułożyliśmy do tego, naprawdę działamy jak najlepsza korporacja, jeżeli chodzi o ubrania do oddania, i znowu jakby pozwoliliśmy na to, żeby nasza firma wróciła do normalnego funkcjonowania i odrabiała straty finansowe, które przez te 2 tygodnie się wydarzyły. Natomiast to, co jest nam potrzebne i o co też już wielokrotnie apelowałam i do Miasta Stołecznego Warszawy, i do rządu, i pisząc pisma do ministerstwa, to tak naprawdę my, czyli ci mali pomagacze, potrzebujemy one pager z zestawieniem 10 numerów telefonów do 10 koordynatorów poszczególnych działów, które zresztą to są świetnie, sama Fundacja Ocalenie świetnie adresuje te potrzeby, ja się podpisuję pod każdą z nich. My tak naprawdę musimy wiedzieć, gdzie w dalszym kroku mamy odsyłać te osoby po to, żeby właśnie mądrze im pomagać usamodzielnić się w tej nowej rzeczywistości. Bo to już nie chodzi tylko o to, żeby ktoś dostał paczkę pampersów i makaron. Tu chodzi o to, że my teraz jako gospodarze musimy wskazać drogę, która pomoże właśnie w tym, no w tej samodzielności, w tym nowym rozdaniu, jak ja to nazywam. I myślę, że ani moje kompetencje, ani kompetencje NGO-sów, ani najmądrzejszych, największych międzynarodowych korporacji są niewystarczające po to, żeby taki ład i taką ścieżkę zbudować. To myślę, że bez dwóch zdań systemowa koordynacja jest potrzebna, ale tak jak mówisz, zbiórki rzeczowe nadal trwają, kolejne osoby nadal przybywają do naszego kraju. Kilka rad, jak podejść do takich zbiórek. Rozumiem, trzymać się listy potrzeb, prawda? Trzymać się listy potrzeb to jest, tak, zgadzam się, natomiast ja trochę mając doświadczenie tych setek ton, które przewaliliśmy przez nasz magazyn, poza trzymaniem się listy potrzeb dorzuciłabym takie sformułowanie: oddawaj to, co sama chciałabyś w takiej sytuacji otrzymać. I mam tutaj na myśli przede wszystkim jakość tych rzeczy. Głównie tutaj w kontekście na przykład ubrań, bielizny osobistej, pościeli, bo o ile rozumiem kwestie zabawek, wózka, garnków, czy takich produktów, takich rzeczy, które super się sprawdzają w tym drugim obiegu, o tyle my, prowadząc naszą zbiórkę przez 4 dni łącznie, wygenerowaliśmy 11 ton odpadu tekstylnego. Czyli w tych wszystkich rzeczach, które do nas dotarły, w procesie pierwszego sortowania, bo my dzieliliśmy te rzeczy na 2 kategorie, nadają się do dalszego przekazania i nie nadają się do dalszego przekazania, czyli nie rozróżnialiśmy w pierwszym tym kroku poszczególnych asortymentów ubrań, no to tych, które się nie nadają do dalszego przekazania, wyszło nam prawie 11 ton. To jest zresztą odpad, który dzisiaj od nas wyjeżdża, dlatego że rzeczy były zniszczone, rzeczy były brudne, były niekompletne, były buty, które nie były połączone w pary, albo były kompletnie nie nadające się do tych okoliczności. Więc ja uważam, że lepiej jest przekazać jedną rzecz, która w 100% może się komuś przydać, niż dziesiątki kilogramów, przepraszam, że to powiem, ale śmieci. Bardzo, bardzo bym się chciała pod tym podpisać, jeśli mogę, tylko tak krótko. My też prowadzimy punkt z pomocą rzeczową w Warszawie i w Łomży. I to jest naprawdę ogromny problem, otrzymywanie rzeczy, które są, tak jak wspomniałaś, po prostu śmieciami.
to jest generowanie dodatkowej pracy ludziom, którzy i tak są bardzo zapracowani, to jest konieczność pojechania z tym, wywiezienia tych śmieci na odpowiednie składowiska odpadów. Także prośba o przekazywanie rzeczy, które nadają się do użytku i które pozwalają potencjalnie obdarowanej osobie zachować podstawową godność, to jest apel, pod którym się podpisuję wszystkimi kończynami. To ja bym jeszcze pociągnęła ten wątek, bo jak was słucham, to nawet mnie to trochę przeraziło, jak sobie wyobraziłam te 11 ton odpadu, ile to generuje pracy, logistyki, kosztów też, czasu wolontariuszy, którzy się tym zajmowali. Więc też się podpiszę pod waszym apelem i dorzucę do tego jeszcze kilka wskazówek. No, przede wszystkim, Zosia już o tym powiedziałaś, pytajcie organizacje. I mamy takie wielkie zbiórki, jak ta, która odbyła się na Bokserskiej, ale mamy też małe organizacje, które do tej pory na przykład nie zajmowały się uchodźcami, ale na poziomie lokalnym również tą pomoc się włączyły. I social media w tym są świetne, bo rzeczywiście co kilka godzin możemy te informacje aktualizować i patrzmy rzeczywiście, co jest aktualnie potrzebne. Organizacje komunikują, starają się komunikować. Jeśli są za bardzo obłożone i tego nie robią, to zawsze możemy do nich napisać, wziąć za telefon albo nawet podjechać. Nie zawoźmy rzeczy bez rzeczywiście zdiagnozowanej potrzeby. Trochę parafrazując to, co powiedziałaś, Zosiu, usłyszenie, słuchanie. Dla mnie to jest mądre pomaganie, to jest po prostu odpowiedź na potrzeby. I słuchając was tutaj dzisiaj, które jesteście niemalże na pierwszej linii frontu, no to taką potrzebą są pieniądze. Ewidentnie to jest bardziej efektywne, więc jeśli możemy, to po prostu dokładajmy się finansowo. I to nie muszą być duże pieniądze. Każdy z nas może dać tyle, na ile nas stać, ale jeżeli będziemy przekazywać regularnie co miesiąc 30, 50, 100 zł, to pozwoli organizacjom planować swoje działania długofalowo. To, co już dzisiaj padło, że państwo powinno wziąć na siebie ten główny ciężar pomagania. Ja mam nadzieję, że to się w końcu zadzieje. Po wczorajszym spotkaniu w KPRM-ie jestem pełna wątpliwości, kiedy ewidentnie w tej chwili dźwigamy to na swoich barkach jako społeczeństwo, jako obywatele i jako właśnie organizacje społeczne. Więc ważne jest też to, żebyśmy tym organizacjom, tym wolontariuszom, grupom nieformalnym starali się pomagać. Kilka jeszcze takich wskazówek, jak przenosimy produkty, już produkty żywnościowe czy produkty chemiczne, takie, o które jesteśmy proszeni, czy leki. Wiele organizacji mówi, że po prostu zdecydowanie łatwiej, jeśli dostaną te same kategorie rzeczy. Czyli po prostu nie kupujmy 5 batoników czekoladowych, 2 opakowań ryżu i tak dalej, bo ktoś po tym będzie właśnie musiał to sortować, wykładać na półki, wkładać do kartonów i tak dalej. Więc z tej perspektywy jest sensowniejsze przyniesienie torby czekoladek czy zgrzewki wody, soków, czy co w danym momencie, w danym miejscu jest potrzebne. Ja tak patrząc trochę też z lotu ptaka i z takiej perspektywy organizacji, która zajmuje się filantropią, promowaniem filantropii, mam trochę nadzieję na taką zmianę epokową, ponieważ polska filantropia tak po 1989 roku, kiedy ona wróciła, ona do tej pory była akcyjna. Ona się głównie kumulowała wokół akcji świątecznych, wszyscy znamy szlachetne paczki, potem akcji WOŚP-u, czy jakiś zryw, kiedy rzeczywiście ta pomoc była nagle potrzebna. Teraz mamy taki zryw, ale to już tutaj wielokrotnie powtarzałyśmy i nie tylko my to powtarzamy,
no ten kryzys jest po prostu bezprecedensowy i on będzie trwał i jego skutki będziemy jeszcze odczuwać przez długie lata. Dlatego ważne jest myślenie też o długofalowej pomocy. Więc z jednej strony właśnie wspieranie organizacji. To by było super, jeśli każdy z nas mógłby znaleźć sobie organizację małą czy dużą, rozpoznawalną, która działa w tym temacie i ją regularnie wspierać. Czy to finansowo, czy swoim czasem wolontariackim, czy właśnie produktami, jeśli jest tam taka potrzeba, ale myślę, że mamy szansę na to, żeby zmienić, powiedziałabym, jakby zasady naszego pomagania i odejść od tych fantastycznych zrywów, a tak wykształcić dobre nawyki. I tego bym nam wszystkim życzyła, bo to nam pomoże wspólnie to przetrwać i to pomoże przede wszystkim tym osobom, którym staramy się pomóc. To ja jeszcze mogę coś powiedzieć? Tak. Bo to jest taka, ale już ci oddaję głos, obiecuję. To jest taka nasza wish lista, czyli my byśmy chcieli, żebyśmy wszyscy pomagali, żebyśmy robili to długofalowo, żebyśmy weszli trochę w taki tryb slow life w tym mianowniku pomagania. Natomiast coś, co szybko się zapala, zazwyczaj też dość szybko gaśnie. Dlatego ja na przykład sobie myślałam wczoraj o tym, w jaki sposób my możemy, my jako osoby, które się zaangażowały w to pomaganie tak impaktowo na wielu różnych płaszczyznach, w jaki sposób my możemy wesprzeć te wszystkie działania, poza oczywiście finansami, o których powiedziałaś, bo to jest rzecz absolutnie najważniejsza. Natomiast ja sobie pomyślałam, że fantastycznym pomysłem byłoby zachęcenie właśnie dużych firm i korporacji do tego, żeby mogły podzielić się jeszcze jednym zasobem, jakby poza finansowym. Ten zasób to jest czas. I ten czas jest teraz na wagę złota. Ja wiem, że jest wiele firm, które prowadzą takie grupy wolontariackie w ramach swojego CSR-u, można w ramach swojej pracy zaangażować się wolontariacko. I ja bym bardzo, bardzo chciała, żeby jakaś mądra organizacja albo mądra osoba ułożyła taki bardzo prosty plan i bardzo prosty grafik, do którego będą mogły się wpisywać topowe, najlepsze, największe, najwspanialsze firmy, które będą chciały czas swoich pracowników poświęcić na pomoc wolontariacką, szczególnie na przykład w Warszawie na Dworcu Zachodnim, na Dworcu Wschodnim, bo to są miejsca, które są już dość dobrze skoordynowane. Dworzec Centralny jest jakby trochę wyjęty spoza tego schematu działań z uwagi na to, że podlega pod pana wojewodę. Natomiast to, co my możemy jeszcze zrobić poza tą kasą, to właśnie poświęcić ten czas. I to też jest mądre pomaganie, bo czasem wystarczy poświęcić 2 godziny na 100% na takim dworcu i zmienić wolontariuszkę, która jest tam od 20 godzin, po to, żeby mogła pójść do domu, wykąpać się, przytulić psa, zjeść coś spokojnie, złapać chwilę oddechu i w tym czasie zastąpić ją i na przykład wydawać te kanapki. I to jest też mega nieocenione. Przynajmniej ja tak rozpoznaję te potrzeby, które do mnie trafiają. To są wręcz apele o to, żeby szukać wolontariuszy, którzy mogliby w krótkich właśnie slotach czasowych poświęcić się na 100%. Więc to ja do tej naszej wish listy dokładam jeszcze właśnie ten zasób, czyli czas. Czas i otwarte serce. To ja bym do tego dodała coś. Ale bardzo krótko. Że jasne, że wolontariat jest bardzo cenny, natomiast tutaj też to sposób zaangażowania się w ten wolontariat bardzo mocno zależy od profilu organizacji czy inicjatywy. My skupiamy się głównie na pomocy specjalistycznej i dla nas organizowanie takiego ad hocowego wolontariatu, nie wiem, jedno czy dwudniowego jest dosyć problematyczne, bo po prostu nie mamy zbyt wielu działań, które można by wesprzeć tego typu wolontariatem.
Dlatego prowadzimy głównie wolontariaty też w ramach naszych programów i to są wolontariaty długoterminowe, czyli na przykład uczenie polskiego osoby dorosłe, praca z dziećmi w charakterze tutora, tutorki, zresztą w ramach programu realizowanego wspólnie z Fundacją BNP Paribas, czy bycie tak zwanym buddy dla osoby uchodźczej. I oczywiście to są formy wolontariatów, w które nie każdy się może zaangażować, bo one wymagają dosyć dużego wkładu czasu i oczywiście rozumiem też potrzebę tego, że nie wiem, ktoś ma jeden dzień czy kilka godzin i chciałby je jakoś spożytkować, ale fajnie byłoby, gdyby osoba, która chce się w taki sposób zaangażować, też zrobiła sobie samodzielnie jakiś wstępny research, to znaczy znalazła organizację czy grupę, sprawdziła jakiego rodzaju działaniami ta organizacja czy grupa się zajmuje i dostosowała propozycję swojego poświęcenia swojego czasu do tego właśnie, czym ta organizacja czy grupa się zajmują, a nie pisała jak... Znak zapytania, bo to są pytania, na które bardzo trudno odpowiedzieć w sytuacji kryzysowej, w której rzeczy dzieją się bardzo szybko, jest ich bardzo dużo i trochę, więc chciałabym tylko zaapelować o konkretyzowanie swoich ofert i o przemyślenie ich, zanim się je złoży. O, tyle. Ja mówię w swojej społeczności, że to trzeba wrócić trochę do 2000 roku, kiedy mieliśmy 160 znaków w SMS-ie i trzeba się zgłosić w tych 160 znakach. Pisząc, jakie masz skille, kiedy może, w czym się czujesz najlepiej? Bo wtedy faktycznie udaje się budować tę wolontariacką otwarcie własnych kompetencji i możliwości, ale też taką umiejętność dostosowania zadania do tego, co dana osoba jest w stanie udźwignąć na swoich barkach, bo ja na przykład miałam kontakt z dziewczyną, która fantastycznie ogarniała kwestie Excela i potrafiła nam super pomóc zarządzać w ogóle kwestią wszystkich rozliczeń transportów, ale w momencie, kiedy pojawiła się na magazynie grupa kobiet z dziećmi, malutkimi dziećmi na rękach po 40 godzinach drogi, kompletnie się rozkleiła i kompletnie nie była w stanie się zaangażować na przykład w ten obszar takiej pomocy doraźnej, żeby zaopiekowanie się tymi osobami, które weszły na nasz magazyn. Więc jest takie trochę, chcę działać w wolontariacie, ale ja znam siebie najlepiej i wychodzę z założenia, że sama siebie nie oszukam, więc dostosowuję ten swój impact i to, co chcę robić, do tego, co jest moimi mocnymi kompetencjami. Bo wówczas jakby realizuje tę misję wolontariacką na 100% i można robić najlepiej na świecie kanapki, można najlepiej na świecie rozdawać herbatę i można najlepiej na świecie przewijać małe dzieci w pokoju matki i dziecka na dworcu. To jest kwestia jakby takiego zrównoważenia mojego impaktu, tego, co jestem w stanie podźwignąć i realnych potrzeb. Zresztą to wcale nie musimy się realizować wolontariacko w tym tygodniu, ani w przyszłym tygodniu. Myślę, że w maju te potrzeby nadal będą aktualne. Dziękuję bardzo. Myślę, że poruszyłyście tyle różnych wątków, że postaram się jeszcze to na koniec spuentować, ale to, co widzę, to, co wychodzi z tego, co mówicie, to po pierwsze, że nie trzeba pomagać tylko rzeczowo, choć oczywiście szczególnie w tych pierwszych dniach to była taka najbardziej namacalna pomoc, coś, co byliśmy w stanie kupić, zawieźć i poczuć, że coś zrobiliśmy, ale można pomagać też oferując swój czas i kompetencje i pomagać zgodnie ze swoimi możliwościami, również temu, na co pozwala nasza też głowa, tak, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie też psychicznie zaopiekować na przykład rodziną, wziąć odpowiedzialność na to, żeby wziąć rodzinę do domu. Nie musi to być pomoc widowiskowa, w sensie takim, że nie każdy z nas musi jechać na granicę, nie każdy z nas musi być na pierwszej linii frontu. Możemy pomagać zgodnie ze swoimi kompetencjami, właśnie zrobić stronę www lokalnej organizacji, postawić jakiś formularz, gdzie będą zbierane potrzeby. Może właśnie robić kanapki, może właśnie robić drożdżówki, choć trzeba sprawdzić, gdzie je zawiesić, czy jest taka potrzeba, bo też sporo jedzenia się marnuje. Ale jeszcze w kontekście tych rzeczy, o których mówiliście, bo oczywiście nie każdą rzecz trzeba kupować. Myślę, że każdy z nas ma w domu tyle rzeczy, w
dobrym stanie, których nie używamy i którymi możemy się podzielić, że ja sama byłam zszokowana, śledząc, obserwując różne grupy na Facebooku, że nagle każdy ma do oddania pralkę, żelazko, 8 krzeseł i tak dalej, i tak dalej. Więc to też pokazuje rzeczywiście, że my aż tak dużo rzeczy na co dzień nie potrzebujemy. W każdym razie podsumowując ten wątek, który tutaj zaczęłyśmy, myślę, że warto jest pomagać zgodnie z tym, jakie mamy możliwości, jakie mamy kompetencje, troszkę też cierpliwości. Tutaj mówię też do wszystkich wolontariuszy, naszych pracowników, którzy zgłaszali się w pierwszych dniach, co mam zrobić. Ja z bólem serca musiałam chwilę większość tych grup stopować. I też warto, myślę, rozejrzeć się po prostu lokalnie, zobaczyć, jaka organizacja w naszej okolicy działa, jak działa nasz samorząd, czy może w naszym lokalnym centrum kultury jest ośrodek dla uchodźców, a może któryś z naszych sąsiadów przyjął rodzinę, może warto robić dla nich zakupy spożywcze. Więc też warta jest taka, myślę, że warto do rozważenia taka współpraca, sprawdzenie, czy ktoś już czegoś nie robi, też żeby nasze zasoby się nie marnowały, również te czasowe i energetyczne, bo tak jak wszystkie mówicie, no jeszcze chwilę to potrwa i nasze zasoby będą potrzebne. Magda, chciałaś jeszcze coś dodać? W sumie chciałam pociągnąć ten wątek, który zaczęła Zosia o biznesie, bo wywołałaś parę ważnych kwestii, jak firmy mogą pomagać. Powiedziałyście już dużo o wolontariacie, że z uwzględnieniem własnych kompetencji, możliwości i po prostu w tym róbmy to, w czym jesteśmy dobrzy i w czym czujemy się dobrze. Ale myślę, że oglądam nas dzisiaj trochę przedstawicieli, pracowników firm, więc możemy z tej pozycji zaapelować o dodatkowy dzień na wolontariat, na właśnie kwestie związane z Ukrainą. Każdy z nas może sobie pewnie znaleźć organizację, cel, cokolwiek, komu chciałby pomóc. Ale wiele firm ma już programy wolontariatu pracowniczego, już tutaj wspomniane, więc w tej wyjątkowej sytuacji na pewno i dodatkowy dzień na wolontariat, na właśnie dedykowany temu pewnemu celu byłby super. Ja myślę, że firmy mają kilka jeszcze róż do zagospodarowania. No tutaj już mówiliśmy o pieniądzach. Wiadomo, że firmy mają większe możliwości niż przeciętny Kowalski. Wybrzmiało z pierwszej wypowiedzi Marianny, że potrzebujecie pracowników, no bo potrzebujecie pracowników specjalistycznych, którzy udzielą pomocy prawnej, psychologicznej, zaopiekują się w wejściu do systemu edukacji i tak dalej, może pomocą w znalezieniu pracy. No, ci pracownicy muszą zostać też opłaceni. Oni będą pracować na pełen etat pewnie albo więcej, więc to jest ten moment na powiększenie, otworzenie swoich budżetów filantropijnych i rzeczywiście wsparcie organizacji. I to nie kupujcie towary, tylko rzeczywiście takich specjalistycznych organizacji, zatrudnijcie pracowników i świadczcie tą pomoc długofalowo, bo ona będzie potrzebna. No i myślę, że też ta kategoria pomocy rzeczowej też dotyczy firm i ona jest dla niektórych pewnie łatwiejsza, szczególnie takich firm, których produkty są teraz potrzebne. Wiem, że niektóre firmy na przykład dają karty czy takie bony żywnościowe. To jest naprawdę super forma pomocy. Dlatego, że rzeczywiście osoby, które tutaj przyjechały, nie muszą, nie wiem, gotować sobie tego ryżu, za który na przykład nie przepadają, a pójdą do sklepu i kupią sobie makaron. Podobnie, nie wiem, apteki, firmy farmaceutyczne, karty na leki, na środki higieniczne. No to jest taka forma pomocy, która jest bardzo podmiotowująca, więc myślę, że to jest bardzo ważne dla osób, które tutaj przyjechały, żeby,
bo też niełatwo jest przyjmować pomoc. Znaczy, też kiedy pomyślmy, jakbyśmy się czuli w sytuacji tych osób, ja też obserwuję w gronie najbliższych znajomych i przyjaciół, jak też osoby, które przyjechały z Ukrainy, reagują na tą pomoc i że to nie jest łatwe. Ja myślę, że czułabym się podobnie w tej sytuacji, będąc odbiorcą pomocy. To ja pozwólcie jeszcze... Mów Zosiu. Asia, już mnie nie zaprosisz więcej, ja wiem. proszę. Bo jakby to uderza w takie struny moich doświadczeń i takich rozmów, które odbywały się jeden na jeden z wieloma osobami, które na przykład są rozczarowane, albo może rozczarowane to nie jest dobre określenie, ale trochę przestraszone tym, w jaki sposób zaangażowały się w pomoc. I powiem wam na bardzo konkretnym przykładzie. Mianowicie jedna z rodzin trafiła do znanej mi rodziny, a w zasadzie do znanego mi domu, i tam udało mi się ulokować mamę i syna, który miał niecałe 3 lata, i faktycznie tam w tych pierwszych 2 dniach te emocje trochę zaczęły opadać, czyli minął ten czas regeneracji, spania po kilkanaście godzin na dobę, jedzenia tego, co było ugotowane, czyli takiej opieki tych osób goszczących swoimi gośćmi, których przyjęli pod ten dom. Natomiast po tych 2 dniach okazało się, że ta mama, która została przyjęta do domu, jest w tak ciężkim stanie psychicznym, że nie jest w stanie opiekować się swoim synem. Po prostu jest bezsilna, tęskni za mężem, który został po drugiej stronie granicy. Dla niej rozdzielenie, czy jakby rozbicie tej rodziny na 2 osobne kraje jest po prostu końcem jej świata. Nie chcę przeklinać, natomiast i nie zrobię tego, natomiast ona użyła takiego sformułowania, mówiąc: czy nie, ale mój. Mówiąc o swoim mężu, trochę nazywając go trochę łobuzem w różnych sytuacjach takiej prozy życia, ale w dalszym ciągu czując z nim bardzo dużą więź i ten mężczyzna był kimś, kto dawał jej poczucie odpowiedzialności. No i była niedziela i ta dziewczyna, która przyjęła do mnie tę rodzinę, napisała do mnie, mówi: słuchaj, no, musisz ich ode mnie zabrać, bo ja w poniedziałek muszę iść do pracy. Ja nie mogę zostać, wziąć urlopu i zajmować się tym chłopcem, a ta dziewczyna odmawia jedzenia, odmawia picia, nie chce wstać z łóżka, nie chce się zajmować swoim synem. Generalnie cały czas mówi o tym, że chce wracać na Ukrainę. I teraz ten impact pomocy, którą dajemy, on też nie powinien być podyktowany tym, że robimy to wszystko, co robią inni. Do tego to sprowadzam. Bo o ile ktoś może się świetnie odnaleźć w takiej sytuacji dość nietypowej, podbramkowej, bo my sobie zakładamy, że przyjmiemy do domu kogoś, kto nas obdarzy wdzięcznością i szczęściem za opiekę, za schronienie, które mu dajemy, a wcale tak nie musi być. I pewnie dziewczyny się ze mną zgodzą, jeżeli chodzi o takie doświadczenia, że są osoby, które bardzo szybko się adaptują i wspólnie gotują, i lepią pierogi, i dzieci się bawią ze sobą, i stajemy się bardzo szybko jedną dużą rodziną. I to są takie szczęśliwe historie, które właśnie widzimy w internecie. Ludzie sobie robią razem zdjęcia i robią grille, i dzieci się bawią na podwórku. Ale jest też odsetek tych osób, które... mimo że pewnie chciałyby czuć to szczęście i tą wdzięczność, mają trochę rozdarte serce pomiędzy tym, że są w Polsce względnie bezpieczne i mają tą drugą część swojego serca wypełnioną troską i obawą o tych, którzy zostali po drugiej stronie granicy. Dlatego ja też uważam, że mówiąc o mądrym pomaganiu, powinniśmy też umieć ocenić nasze możliwości, nie tyle w kontekście samego wolontariatu, ale na przykład tego, czy w momencie, w którym zdecydujemy się przyjąć pod swój dach rodzinę, będziemy w stanie supportować ją w jakichś gorszych momentach, czy będziemy w stanie poświęcić jej czas na to, żeby pomóc jej się zaadaptować i usamodzielnić, czy będziemy słuchać też tych potrzeb, bo to jest, świetnie mi się podoba ten, w sensie bardzo mi się spodobał ten tekst Moniki o ryżu, że ktoś musi gotować to, w sensie jakby korzystać z tego, co mamy. A to znowu jest trochę
słyszeć i słuchać, no bo ktoś wcale nie musi lubić ryżu, to małe dziecko nie musi lubić jabłek i my możemy z całą dobrocią serca wystawić całą naszą lodówkę na stół i powiedzieć, bierzcie co chcecie, a z drugiej strony powinniśmy powiedzieć takiej osobie, słuchaj, chodź, zabiorę cię do sklepu, wybierzesz to, co lubisz. I to też jest jakby trochę równoważenie tej pomocy i trochę odzieranie jej z tego takiego, wiecie, nie, wszystko na stół. Ja bym chciała być też dobrze zrozumiana. Chodzi mi o to, żeby nie umniejszam roli pomocy i tej naszej gościnności. Natomiast nasza mentalność, a mentalność Ukraińców jest nieco inna i też chłopak, który jest moim kontaktem po stronie ukraińskiej, on mi też powiedział, że dla osób, które przekraczają granicę w Polsce, ten taki rzut z pomocą, czego potrzebujesz, czego chcesz, chodź cię zawiozę, chodź cię wezmę, tu możesz się przebrać i tak dalej, no nie wzbudza ich zaufania, no bo kurczę, przeszłam 40 godzin przez granicę, jestem zmęczona, jestem wykończona, jestem zestresowana, zawaliła mi się część mojego życia, a tutaj nagle podchodzi do mnie kilka osób, które coś mi proponują za darmo, gdzieś mnie chcą wieść, ja ich nie rozumiem, nie wiem do jakiego miasta, w ogóle generalnie nawet niewiele wiem o tej jakby o kulturze i o tych intencjach tej osoby, trudno jest w obecnej sytuacji zakładać, że każdy chce dla nas dobrze, a my trochę liczymy na to, że cała nasza pomoc i cały ten impact, który chcemy dać tym osobom w potrzebie, będzie przyjęty z entuzjazmem. A często jest tak, że po prostu na ten entuzjazm trzeba trochę poczekać. I to tutaj mówię szczególnie w kontekście takich relacji jeden na jeden z rodzinami uchodźczymi. No musimy się znaczy też jeszcze, jeśli mogę tylko a propos tego entuzjazmu, to też myślę, że bardzo, bardzo mocno powinniśmy sobie powiedzieć, że nie mamy prawa go oczekiwać, bo to z naszej perspektywy jest, z naszej perspektywy osób, które goszczą kogoś w swoim domu, to jest oczywiście bardzo duży poziom zaangażowania i nie chcę temu umniejszać w żaden sposób, to jest ogromna pomoc, natomiast to dla osoby, która straciła swój dom, straciła swoje życie, straciła pracę, samodzielność i w zasadzie całe swoje życie, to, że ona teraz może spać u kogoś na kanapie w salonie, jeść cudze jedzenie i jeździć za darmo tramwajem po Warszawie, to nie są benefity warte tego, co ona straciła kilka dni czy kilka tygodni wcześniej, więc jakby oczekiwanie entuzjazmu czy wyrażania wdzięczności w tak ekstremalnej sytuacji no, może po prostu być całkowicie nietrafione. Oczywiście może się trafić, że gościmy osobę, która to doceni i która będzie w stanie jakoś wdzięczność za tą pomoc wyrazić, ale może się też trafić osoba, która będzie tak przytłoczona skalą straty, którą poniosła, że ta pomoc z jej perspektywy będzie po prostu czymś bardzo niewielkim, no bo ona tydzień temu miała swój dom, a dzisiaj śpi u kogoś, u obcej osoby na kanapie i jakkolwiek dla tej osoby, która ją na tą kanapę przyjęła, to jest duża pomoc i duże zaangażowanie, no to dla tej osoby, która śpi na tej kanapie, to jest po prostu kanapa w cudzym domu, w sytuacji, w której ona już własnego domu nie ma, więc nie powinniśmy od osób w tak trudnej sytuacji oczekiwać czegokolwiek po prostu. Powinniśmy pomagać, nie oczekując niczego w zamian. Może się zdarzyć tak, że dostaniemy coś w zamian, ale może się zdarzyć tak, że nie dostaniemy nic w zamian, a może się zdarzyć tak, że dostaniemy coś nieprzyjemnego w zamian i na to też trzeba być przygotowanym. Brawo. Też jeszcze możemy tutaj jedną rzecz podkreślić, że to też na bazie jakichś takich indywidualnych obserwacji, no, że po prostu tych osób, tych rodzin nie da się z tamtego życia włożyć od razu w jakieś nowe życie tutaj. I to, że my im damy dach nad głową, jedzenie i myślę, że to, co jest dla nas teraz kluczowe, jeśli decydujemy się na taki rodzaj pomocy, to taka duża jakby uważność i elastyczność, bo ja widzę po przypadkach moich przyjaciół i znajomych,
którzy są gotowi, nie wiem, pomóc wciągnąć dziecko do szkoły, pomóc w znalezieniu pracy, ale musimy mieć z tyłu głowy to, że ta osoba może nie czuć się teraz na tyle silna i może czuć się zagubiona i nie wie jeszcze, jakie są jej następne kroki i potrzeby. I po prostu ona nie jest w stanie pójść teraz, nie wiem, na rozmowę kwalifikacyjną czy nawet do urzędu. Myślę, że też dlatego warto wspierać działania takich organizacji jak Fundacja Ocalenie. Jeszcze raz to powtórzę, że ta pomoc będzie potrzebna długofalowo i na przykład, nie wiem, w tym tygodniu możemy mieć gotowość, goszcząc kogoś, pójść z nim do urzędu i załatwić, nie wiem, numer PESEL, ale za miesiąc czy za półtora tygodnia możemy być bardzo zajęci w pracy, to będzie niemożliwe, więc ważne jest też to, żeby były takie miejsca, gdzie te osoby, nie wiem, mogą się zgłosić, uzyskać pomoc, czy też mieć nawet może takie poczucie, że coś zrobiły same, znaczy przy wsparciu dedykowanych do tego instytucji, ale że nie biorą od osoby goszczącej po prostu wszystkiego, bo to też buduje takie poczucie zależności, które pewnie psychicznie jest bardzo trudne do zniesienia. Dla niektórych. My teraz budujemy, mam nadzieję, że w poniedziałek już uda nam się odpalić takie miejsce, w którym budujemy środowisko, przestrzeń do tego, żeby być samodzielnym. I mam nadzieję, że w tym tygodniu będę mogła powiedzieć o tym trochę więcej, bo na samym początku właśnie jako ubrania do oddania powiedzieliśmy sobie, że umiemy zbierać ubrania, umiemy je sortować, umiemy je przewracać do ponownego obiegu, więc zróbmy free shop, w którym ktoś będzie mógł przyjść i dostać to, czego potrzebuje. Natomiast te potrzeby, one ewoluują i to bardzo dynamicznie i okazuje się, że potrzebne jest miejsce, w którym będzie zrobiony pokój zabaw, gdzie dzieci w bezpieczny sposób będą mogły pod okiem wolontariuszy bawić się w bezpiecznym miejscu, a w drugim pokoju będzie zrobiony miły kącik, w którym mama będzie mogła usiąść na kanapie, zadzwonić do swoich bliskich po drugiej stronie granicy i po prostu się wypłakać, podzielić obawami, przemyśleniami, nie robiąc tego na, jakby trzymając swoje dziecko na kolanach. Więc to są takie rzeczy, są takie impulsy, które pokazują, że ta samodzielność i ta przestrzeń, ta możliwość wyboru, ona ma takie swoje przełożenie i ważność na wielu różnych płaszczyznach, bo ja sama goszcząc u siebie mamę i trzyletnią córkę, obserwując ją, patrzyłam na nią i mówiłam sobie, ja pierdzielę, jak ona się świetnie trzyma. Ona jest w ogóle super zadowolona i bawi się z tą córką i czesze jej warkocze i w ogóle to wszystko jest takie ekstra. Do czasu, aż nie zadzwoniła do niej jej mama, której nie udało się uciec z Charkowa i ona się zamknęła w łazience i zalała żywnymi łzami. I pod tymi drzwiami tej łazienki stała jej córka i okazało się, że ja mimo, nie wiem, doświadczenia w macierzyństwie, mam sama dwie córki i doświadczenia w pomaganiu i skończonych studiach i tak dalej, kompletnie nie wiem, jak się zachować. Więc musimy też dać przestrzeń, wydaje mi się, że tym osobom, które przyjeżdżają nie tyle tylko na szybką samodzielność, szybką adaptację i przedszkole, i może przedszkole, a może żłobek, a może chcesz iść do pracy, a może masz jakieś skille, którymi chcesz się podzielić, może pieczesz torty, a może robisz super pierogi i będziemy nimi handlować i tak dalej. Myślę, że musimy też dać czas i przestrzeń na przeżywanie, na smutek, na gorsze momenty. I wokół tego budować po prostu poprzez obecność i chyba cierpliwość. Tak bym o tym powiedziała. Dobrze, to ja podejmę, że w sumie dzięki temu, co powiedziałaś teraz, no wracamy dosyć płynnie do tematu słyszenia i słuchania.
Po prostu powinniśmy również słuchać osób, uchodźczyń i uchodźców, nie zakładać, że wiemy lepiej od nich, co jest im potrzebne, nie wyręczać ich, po prostu słuchać, pytać o potrzeby, ale też właśnie nie popadając w poczucie, że powinniśmy wszystko za nich robić, że powinniśmy ich wyręczać. I nie zakładać właśnie, że wiemy, że wiemy wszystko na temat tego, przez co przeszli. Nic nie wiemy na temat tego, co przeszli, bo prawie nikt z nas nie ma tego typu doświadczeń. Więc tak, podmiotowość, słuchanie, uważność, to wszystko jest bardzo ważne w tym pomaganiu też. Chciałabym jeszcze jedno powiedzieć. O, Asia wróciła. Wróciłam. Naprawdę świetnie tutaj przyjęłyście pałeczkę i na pewno poruszyłyście dużo różnych wątków. Na czym ja się zatrzymałam i co myślę też warto jest podkreślić, że nie ma rankingu, która pomoc jest lepsza. To nie znaczy, że jeśli ty pojedziesz na granicę, czy weźmiesz rodzinę do domu, to masz 5 punktów więcej za pomoc, niż jeśli poświęcisz swój czas, czy coś ugotujesz, czy zrobisz coś innego. Nie ma rankingu i każda pomoc jest dobra. Ja bym chciała jeszcze odnieść się do jednego wątku, który poruszyłyście, czyli tego, co robi biznes, i powiedzieć chwilę o tym, co robimy my. I mam jeszcze dwa pytania od publiczności, bo mamy już mało czasu i nie chcę też wam przedłużać, a pewnie musimy się na jakąś dogrywkę umówić z tego, co wygląda. Ale słuchajcie, odnosząc się też do tego właśnie, jak wyglądała nasza reakcja banku, reakcja była też bardzo szybka, bo też tego wymagała sytuacja i tak naprawdę już drugiej doby od rozpoczęcia się wojny przyjęliśmy pierwsze osoby, pracowników UXIR Banku, czyli takiego banku naszego siostrzanego z rodziny grupy BNP Paribas. Do dziś przyjęliśmy 800 osób i ta liczba ciągle rośnie i z pewnością przyjmiemy minimum drugie tyle. I to własnymi siłami, bez zewnętrznego wsparcia logistycznego. I też nie wiem, czy nas oglądają te osoby, ale ogromne brawo dla całego zespołu, sztabu kryzysowego, ludzi z różnych zespołów i z różnymi kompetencjami, którzy właśnie połączyli siły w dobrym celu. Zapewniliśmy wsparcie prawne, psychologiczne, medyczne. Powstała specjalna infolinia w języku ukraińskim. Pochodzący z Ukrainy nasi pracownicy naszego banku dostali dodatkowe 3 dni urlopu i też dodatkowe środki finansowe na ściągnięcie swoich rodzin do Polski. Od strony biznesowej też bardzo szybko uprościliśmy otwieranie kont dla osób z Ukrainy, zrezygnowaliśmy z opłat za przelewy do Ukrainy i każdy z pracowników ma 2 dni na wolontariat i to jest nasza inicjatywa, która już jest w naszym banku od lat. Teraz wzmocniliśmy, promujemy to, nie potrzebujemy żadnych zaświadczeń, po prostu można wziąć ten dzień, jest pełnopłatny, rozejrzeć się w swoje okolice i podziałać zgodnie z jakie macie możliwości. Założyliśmy również Fundusz Solidarnościowy, wspieramy między innymi Fundację Ocalenie. Łączymy ludzi i firmy, bo rzeczywiście nasze telefony tutaj się rozgrzewają. Zosia też o tym coś wie, Marianna wie, bo też często dzwonimy, pytamy, co można zrobić, co potrzeba, co jeszcze. I promujemy mądre pomaganie, last but not least, i stąd dzisiaj to spotkanie. Myślę, że nie ostatnie, bo naprawdę poruszyłyśmy dużo wątków. I wszystko, co powiedziałyście, pokazuje też wielowymiarowość tego problemu i wyzwania, z jakim się mierzymy, z jakim jeszcze nam się też mierzyć przyjdzie. Jakbyśmy miały teraz ułożyć takie top zasad mądrego pomagania, co by to miało być? Tak bardzo krótko, żeby też każda z was zostawiła tutaj dla uczestników naszego spotkania z jakąś myślą, co mamy zapamiętać? Marianna, może pan... Sprawdzać, co jest potrzebne, pytać, proponować konkretne rzeczy. Dobra. To ja bym poziomu organizacji i jednak starać się wspierać finansowo i regularnie. My też wczoraj zaczęliśmy taką akcję jak pomóc pomagającym, więc hashtag jak pomóc pomagającym, mamy tą akcję na Instagramie, Facebooku i LinkedInie. Tam jest też cały człowiek wskazówek, o których tutaj dzisiaj mówiłyśmy. I druga rzecz jakby z poziomu bardziej osoby indywidualnej, no to jakby empatia, uważność, elastyczność. Dobra.
A ja powiem, żeby wiedzieć i dopuścić do siebie myśl, że nie każda forma pomagania musi być dla ciebie dobra i odpowiednia. I trzeba mierzyć siły na zamiary. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby się naginać i do czegokolwiek zmuszać, tylko robić wyłącznie to, co rezonuje z naszym światopoglądem, z naszymi możliwościami i z naszymi chęciami. Bo pomaganie musi dawać satysfakcję, a w zasadzie powinno dawać satysfakcję w moim świecie. Ja jeszcze dodam, dbajmy o siebie i swoje zasoby właśnie, bo musi nam starczyć tych sił i zasobów na jeszcze chwilę. Jeśli pozwolicie, kilka minut i tylko dwa pytania. Jak sprawdzać, czy dana inicjatywa oddolna ma sens? Jakimi kryteriami się kierować? No kurczę, to jest w ogóle mega szerokie pytanie, dlatego że to należałoby zacząć przede wszystkim od tej intuicji i zgłoszonych, zaadresowanych potrzeb, ale też miejsca, w którym, które ten strumień potrzeb będzie odbierał. Bo jeżeli jest to nagle ni stąd, ni zowąd zbiórka produktów spożywczych i higienicznych, nie wiem, dajmy na to w kiosku ruchu, no to zanim zdecydujemy się zanieść tam te produkty, czy jakby włączyć się do tej zbiórki, warto jest już na tym etapie dowiedzieć się, co się z tymi rzeczami stanie, w jaki sposób tam trafią, w jaki sposób są ewidencjonowane, kiedy będą wysyłane. Można sobie potwierdzić taką informację u tej organizacji, która ma być tą organizacją na przykład w wspieraną. Bardziej poszłabym w kierunku no właśnie takiego własnego researchu i takiego trochę wyjścia z punktu ufam, ale kontroluję, jeżeli można to tak nazwać, bo tych zbiórek i tych inicjatyw, różnych projektów powstaje bardzo, bardzo dużo. Do mnie też trafia bardzo dużo takich informacji, jakichś tego typu zbiórkach. Bardzo dużo na przykład takich zbiórek powołuje się na typowe organizacje, które prowadzą obecnie działania i jedną z nich najczęściej wymienianą organizacją jest właśnie Fundacja Ocalenie, gdzie ja dość dobrze mam rozpoznane te potrzeby fundacji i sama w swoich socialach komunikuję dość mocne wsparcie finansowe Fundacji Ocalenie. I na przykład taka informacja, że prowadzimy zbiórkę rzeczy i one trafią na granicę do Fundacji Ocalenie, budzi moje skonsternowanie i rodzi dodatkowe pytania. I ja uważam, że jeżeli decydujemy się na pomaganie i wydajemy własne, ciężko zarobione pieniądze i chcemy, żeby to pomaganie przyniosło efekt, to zanim się zdecydujemy na ten zryw serca, warto jest po prostu dopytać i upewnić się, że tą formę pomocy, czy jakby wsparcie wybranej przez nas inicjatywy możemy uzasadnić realnym działaniem, które w kolejnym kroku trafi po prostu do tych, którzy tego potrzebują. Super, dzięki. Jeszcze jedno pytanie. Duże NGO fundacje zbierają obecnie bardzo duże środki finansowe, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, a cały czas jest potrzeba zbiórek rzeczowych od osób indywidualnych. Dlaczego tak jest? A to ja mogę powiedzieć na przykładzie mojego kontaktu z Pachem, jeżeli dziewczyny mi pozwolą na to. Dlatego, że ja miałam na samym początku też takie skonsternowane, byłam taka tym skonsternowana, nie? Że z jednej strony ja mówię do ludzi, kupujcie pampersy i słoiczki dla dzieci, a z drugiej strony widzę na liczniku, na się pomaga tam 40 milionów złotych. I potrzeby, które są zgłaszane ze strony ukraińskiej obecnie nie są możliwe do zaspokojenia przez nas, takich zwykłych pomagaczy, z uwagi na to, że no w Ukrainie potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, są potrzebne specjalistyczne opatrunki, są potrzebne kamizelki kuloodporne, drony, noktowizory i w ogóle taki
no jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, sprzęt stricte wojenny. I taki sprzęt można transportować w głąb Ukrainy transportami humanitarnymi i taką informację otrzymałam właśnie od PAH-u, że środki, które zostały zgromadzone przez tę fundację, przeznaczone zostaną właśnie na zakup takiego specjalistycznego sprzętu. To, na czym my się koncentrujemy teraz w Polsce, to na tym, żeby budować bazę zasobów dla osób, które no do Polski przybyły i tutaj muszą stawiać te pierwsze kroki. Ja wierzę i mój wyidealizowany obraz świata każe mi wierzyć, że tak będzie i mam nadzieję, że mnie dziewczyny nie wyprowadzą teraz z błędu, chociaż widzę, że Monika się już tutaj porusza i pewnie coś mi zaraz tutaj powie. Natomiast chciałabym wierzyć, że jeżeli ktoś jest NGO-sem, tak jak mamy Fundację Ocalenie, no to cały ten finansowy zasób, który zbiera, będzie przeznaczać na realne zaspokajanie konkretnych potrzeb, na przykład w wąskich specjalizacjach, tak jak Mariana nam powiedziała, na przykład nie wiem, pomocy psychologicznej. No my nie jesteśmy w stanie, jako zwykli pomagacze, przedsiębiorcy, ludzie, którzy się jednoczą w celu, chociażbyśmy bardzo chcieli, zagwarantować dostępu do odpowiedniej pomocy psychologicznej, czy odpowiedniej pomocy medycznej, czy odpowiedniej pomocy prawnej. Ja liczę na to, że właśnie to, co jest dla nas niedostępne, będzie realizowane z tych środków, które gromadzą fundacje, a każdy NGO ma obowiązek rozliczania się no, z każdej złotówki, którą dostał. Więc prędzej czy później będą musiały nam powiedzieć, na co te pieniądze zostały przeznaczone, ale znowu subiektywnie, jeżeli ja miałabym teraz wskazywać NGO-sy, które warto jest wspierać finansowo, to odeszłabym od takich dużych zbiórek, dużych organizacji, które mają zbiór ogromnych działań, a skupiła się właśnie na takich organizacjach jak Fundacja Ocalenie czy Grupa Granica, czyli osób, które realnie działają, jakby reagują na realne potrzeby, tak ad hocowo, jakby zaspokajają realne potrzeby na tu i teraz i zbudowanie poduszki finansowej wśród mniejszych organizacji, które nie mają dostępu do ogromnych środków i ogromnych kapitałów korporacji, no jest kluczowe według mnie w tym pojęciu niesienia takiej pomocy długofalowej. No, bym powiedziała, że to, że tam jest jakby miejsce dla wszystkich, znaczy, że my nie oddajemy, znaczy jest bardzo dużo, to nie tylko organizacje teraz działają, widzimy masę oddolnych inicjatyw nieformalnych, czysto wolontarystycznych i ja nie widzę powodu, dlaczego organizacje miałyby zastępować tą pomoc. To jest super, co się dzieje z nami jako obywatelami i skala tych potrzeb jest tak ogromna, że organizacje starają się wypełnić luki czy po prostu działać tam, gdzie mają specjalizację. Już tutaj wspomniany przez coś. To ja wiem, że na przykład PAH nie tylko pracuje w zakresie pomocy humanitarnej, ale ich biurki też są przeznaczane między innymi, bo tych programów jest kilka, na rozwój pajacyka, bo po prostu na pajacyka pod kątem właśnie ukraińskich rodzin i dzieci też w takiej perspektywie długofalowej. Ja myślę, że każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla niego dobre. Znaczy, jeżeli widzimy inicjatywę na swoim osiedlu czy na swojej ulicy, że nie wiem, działa jakieś centrum recepcyjne czy ośrodek, to jest bez znaczenia, czy on jest prowadzony przez organizację, czy jest stricte oddolną inicjatywą, czy samorząd. Potrzeba jest potrzebą. Jeśli widzimy tą potrzebę, znieśmy tam rzeczy, wpłaćmy pieniądze, cokolwiek. Jeśli lepiej się czujemy ze wsparciem, jakby mamy większe zaufanie do takich dużych organizacji typu, nie wiem, PAH, UNICEF, wpłacajmy tam. Jeśli znamy Ocalenie albo znamy lokalne stowarzyszenie czy fundację, która działa w naszym małym mieście, no to po prostu wpłacajmy czy działajmy tam. Jakby skala tych potrzeb jest tak ogromna i będzie rosła, że każdy znajdzie sobie dla siebie przestrzeń i nie oszukujmy się, że nawet jak napłynie tu morze pieniędzy, to za chwilę się skończą zbiórki i potrzeba zbiórek finansowych, czy rzeczowych, czy innych, to wszystko będzie nadal niestety potrzebne. To ja tylko dodam, że to właśnie bardzo mocno zależy od profilu organizacji i od tego, czym się na co dzień zajmuje. Jeśli my w tej chwili nie prowadzimy żadnych zbiórek rzeczowych od darczyńców indywidualnych, mimo że prowadzimy punkty z pomocą rzeczową, ale
One są zaspokojone albo przez firmy, przez producentów czy dystrybutorów towarów, które najbardziej potrzebujemy, albo po prostu jesteśmy w stanie najbardziej potrzebne rzeczy sfinansować, bo mamy darowizny finansowe, więc nie prowadzimy zbiórek rzeczowych od darczyńców indywidualnych w tym momencie, ale w naszej historii nam się to zdarzało nieraz. Ale to też wynika ze specyfiki naszej działalności, bo my się nie skupiamy przede wszystkim na pomocy rzeczowej, skupiamy się przede wszystkim na pomocy specjalistycznej, więc też dla nas potrzeba prowadzenia takich zbiórek jest mniejsza. Jeżeli jakaś organizacja czy oddolna inicjatywa w tym momencie zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem pomocy rzeczowej, czy to żywnościowej, czy innego rodzaju, no to jest dosyć oczywiste, że te zbiórki rzeczowe będą jej bardziej potrzebne i prawdopodobnie będzie je prowadzić, więc to się nie wyklucza i to po prostu bardzo mocno zależy od tego, jakie kto w danym momencie prowadzi działania i czego najbardziej potrzebuje. Czasami też prowadzenie tych zbiórek rzeczowych wynika z tego, że one są łatwiejsze do zrealizowania niż przeprowadzenie zbiórki finansowej, bo ludzie generalnie lubią przekazywać rzeczy, bo to daje im takie poczucie, że zrobili coś tak bardziej osobiście, że to jest, ma jakiś taki bardziej osobisty charakter dla nich niż zrobienie przelewu. Jest to założenie, z którym pewnie warto dyskutować, bo często zrobienie tego przelewu mogłoby mieć większy sens, ale ponieważ jest trudniejsze do osiągnięcia, no to dużo organizacji decyduje się na to, żeby jednak te zbiórki rzeczowe prowadzić. Moi drogie, podsumowując, myślę, wniosek mamy taki, że obszarów do pomocy jest sporo i każdy z nas, czy to indywidualnie, czy jako firma, czy jako członek oddolnej inicjatywy, czy organizacji pozarządowej, znajdzie swoją przestrzeń do działania. Ja Wam pięknie dziękuję za Waszą obecność dzisiaj i chęć podzielenia się Waszym doświadczeniem i też za wszystko, co robicie na co dzień. Wszystkim nam życzę dużo dobrej energii do dobrego i mądrego działania i żebyśmy też nie stracili tego dobrego ducha pomagania. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy.